Ten wydruk zniszczył płytę mojej drukarki. Syn dostał w prezencie taki prosty smart zegarek i wszystko z nim w porządku, jest tylko problem z kabelkiem do ładowania. Drobna końcówka z dwoma pinami łączy się z zegarkiem magnetycznie, ale to nie jest jakieś wybitnie mocne połączenie i łatwo ją zerwać. Postanowiłem coś z tym zrobić i w ten sposób powstały cztery kolejne wersje stacji ładującej. Pierwsza to był taki proof of concept, model, który miał udowodnić, czy mój pomysł w ogóle ma sens. Kiedy okazało się, że ta konstrukcja wraz z zegarkiem się nie przewraca, spróbowałem z nieco przyjemniejszym kształtem i ten także zdał egzamin. Wyprzedzając własne myśli, dodałem na spodzie otwór, ten jednak całkowicie rozpadł się w druku, bo użyłem jakichś domyślnych ustawień gwintu. Poza tym element, który miałem tu wkręcić, zerwał się za pierwszym razem. Customowy gwint i zmiana orientacji druku śruby, która teraz jest osobnym elementem, to był strzał w dziesiątkę i dzięki temu udało się dociążyć stojak pod składkami powiększonymi M14, które potroiły wagę wydruku. I myślałem, że to już koniec, ale pokusiło mnie jeszcze poprawić jedną rzecz. Dociążona stacja ładująca ślizga się na gładkiej podstawie i pomyślałem o podkładce z TPU. Nieco zmieniłem kształt na spodzie i w ten sposób można ją nałożyć prostym ruchem, ale efekt jest w zasadzie żaden. A że TPU przywarło do płyty drukarki, to nawet mimo jej ochłodzenia i pełnej ostrożności uszkodziłem ją, zrywając w ostatnim momencie kawałek powłoki. Więc można powiedzieć, że...